Witam Was wszystkich, analizujemy technikę widzów. Ta seria już trwa kilka lat, więc co? Kontynuujemy, oczywiście, bo lajki zbieracie. Zaczynamy od wyciskania leżąc. Zobaczcie, odbija różny tor tutaj przemieszczania sztangi. No, totalny chaos, po odbiciu jeszcze podnosi tyłek. Pamiętajcie, aby robić wyniki, trzeba być coraz doskonalszym w technice. Szlifować trzeba technikę, bo jeśli tego nie zrobisz, to w pewnym momencie zamiast podnosić swoje 100% maksa, powiedzmy na danej ilości powtórzeń, to będziesz robił na 85% maksa i będziesz myślał, że to jest 100% i to będzie przyczyną zastoju, dłuższego zastoju. Druga sprawa, jeśli nie masz predyspozycji, aby stać się silnym, bardzo muskularnym, no to takie osoby z gorszą, powiedzmy, predyspozycją do uprawiania takich sportów muszą być bardzo precyzyjne, czyli i w diecie, i w treningu, jak i w technice, w ogóle we wszystkim, dobrze się regenerować, jeść, a i tak te wyniki, postępy będą przeciętne. To jest normalna rzecz, bo ciężko zrobić z maratończyka sprintera i na odwrót. Ale idzie postępować, tak? Tylko potrzeba dużej cierpliwości, a i tak te wyniki będą średnie, ale dużo lepsze niż osoby, które chodzą na siłownię i wszystko olewają. Oczywiście dużo mniejsze efekty niż te osoby, które mają gen i nie starają się tak jak ty, ale to jest normalna kolej rzeczy. Nie każdy jest na tym samym poziomie rozwojowym. Będzie 1500 łapek w górę, wtedy ten serii będziemy kontynuować. Dobra, więc tutaj tempo polecam. I oczywiście pauzy, bo jesteś na tyle silny, na ile pozwalają Ci słabe ogniwa. Pamiętaj o tym. A słabe ogniwo tutaj widać gołym okiem albo przez okulary, o tak można powiedzieć. Czyli ja to widzę jeszcze lepiej niż inni. Siad. Zobaczcie, wdech klatką piersiową. Polecam tutaj nauczyć się robić wdech drogą przeponową, ponieważ ten pas potem jest wykorzystywany, a tak to jest dość słabo wykorzystany. A tak poza tym siad jest bardzo ładny. Mam tutaj technikę high bar. Jeśli byś puszczał odcinek piersiowy, to warto zrobić takie coś. O, widać? Prostuję tutaj odcinek piersiowy. Niektóre osoby jeszcze lekko prowadzą łokcie do przodu w tej wersji, bo w low barze tego raczej się nie robi. Rzadziej się to robi. Albo raczej się nie robi. Dobra, idziemy dalej. Wyciskanie leżąc. Bardzo szeroki chwyt. Już pozycja wyjściowa. Uczcie się pozycję wyjściową taką, że blokujcie te łokcie, aby te barki ładnie położyły się na ławce. Jeśli leżą, to wtedy dostajesz pełnej stabilności, a tak to są tutaj tkanki, które są niepotrzebnie napięte i to ma wpływ na dalszy postęp, no i na ewentualne jakieś przeciążenia czy jakieś przewlekłe kontuzje. Tutaj widzimy po odbiciu odrywa tyłek. Kolejna osoba, która ma słabe ogniwo na dole, zamiast wprowadzić pauzy, no to odbija się i walczy o przetrwanie. Nie o to chodzi. Na tyle jesteś silny, na ile pozwalają Ci słabe ogniwa. Jeśli masz tam słabe ogniwo i wiesz, że tam jest, to się ciesz. Na tym właśnie polega dźwiganie, aby zdiagnozować. Jak zdiagnozowałeś, to wtedy przed Tobą jest postęp, wielki postęp. Niestety, to wymaga oczywiście zrobienia kroku w tył na tydzień, dwa, miesiąc, pół roku, w zależności od tego, jak długo miałeś zaległości, ale znalazłeś, dzięki temu będziesz się rozwijał. Bach. I znowu. I odbicie. Podnoszenie tyłka, skracanie sobie zakresu ruchu poprzez podnoszenie tyłka. Dobra, i jeszcze mało tego, nie trzyma środka ciężkości sztangi. Idziemy dalej. Ciągi. Sumo. O. No i już mamy garba na całej linii kręgosłupa, co osłabia ten bój. Oczywiście, żeby coś się stało w plecy, no to trzeba mieć pecha, ewentualnie już uszkodzony kręgosłup. Natomiast bez wątpienia robienie garba tutaj osłabia wynik, szczególnie w klasyku. Dlatego no, uczcie się dźwigać sumo bez garba na całej długości. Są oczywiście osoby, które mogą dźwigać sobie z garbem w odcinku piersiowym. Natomiast te osoby to raczej są zawodnicy, którzy no, ze względu na jakąś budowę ciała gorszą, mogą sobie ułatwić poprzez właśnie wyciągnięcie odcinka piersiowego i przez to nawet no, złapanie sztangi z wyższym biodrem, co oczywiście może polepszyć ten bój. No i tu za każdym razem, jak zobaczycie, jest jeszcze nawet wypychanie kolan do przodu i u góry zamiast cofnąć te łopatki, wypiąć klatkę, to robi przeprost. Nie powinieneś tutaj pchać kolan w przód w pozycji wyjściowej. Bardzo możliwe, że te kolana uciekają też do środka, czyli do koślawienia. Tak? O. I wtedy ta sztanga ucieka od ud,
No i no bo trzeba przekroczyć te klada. Idziemy kolejnym siadem. O, tu już tak mocno pcha brzuch do przodu niepotrzebnie. Skupcie się bardziej na wyproście odcinka piersiowego i w efekcie tego no może się pojawić jakiś łuk w plecach, tak? Natomiast jeśli skupiacie się tylko na lędźwiach, to też nie jest do końca dobre. Siad dość płytki. Dlaczego? Bo bardzo mocno pcha kolana w przód. To oczywiście nie jest błąd. Ludzie mają właśnie problemy z synchronizacją pracy stawów i raczej za mało pchają kolana do przodu. Tu mamy dość mocno, ale brakuje głębokości. No, dlaczego? Tego nie wiemy. Ma potężne uda. Zobaczcie, właściwie już na dole dotyka łydek. Możliwe, że jakby się troszeczkę bardziej zaangażowało biodro, może wszedłby głębiej. Tylko pytanie, czy by odcinek piersiowy to wytrzymał. Tu jeszcze jest problem koordynacyjny, szczególnie w tych w pierwszej części, gdzie mocno akcentuje biodro, trochę zwalnia i zwalnia na samym dole, a na samym dole powinna być full prędkość, tak można powiedzieć. Oczywiście, jeśli nie mamy sprecyzowanego tempa. I zobaczymy jeszcze raz. Tak, bach. No jest tutaj problem też równoważny, czyli ta osoba ma problemy z utrzymaniem sylwetki, jeśli jest tak mocno spionizowany. Kolejny siad, tu mam już ekstremalnie mocną pracę kolanową i wyjściem, środkiem ciężkości do przodu i przez to podnosi wyraźnie pięty. Co polecam? No, zaangażować tutaj bioderko, ewentualnie, czyli zwiększy skłon, ewentualnie dałbym po prostu wyższe buty, jeśli chcesz siadać typowo ciężarowo. Natomiast według mnie inne techniki mogą tutaj lepiej zadziałać, natomiast wymagałoby to oczywiście nauki od zera. Ciągi. Mamy tu przechwyt, co już powiedzmy może utrudniać ten bój, bo jak wiecie, przechwytem no, trzeba mieć lepszą świadomość reakcji na rotacje, które mogą wystąpić. Co widzimy? Podnosi i w połowie ruchu za szybko prostuje kolana, stąd ta sztanga mocno ucieka od ud, czyli zbyt szybko chce wejść biodrem, które i tak wychodzi za późno, ponieważ za bardzo cofną sobie nogi w połowie ruchu. Dobra, mamy ciągi, za nisko biodro w pozycji wyjściowej, mało tego, po oderwaniu, nawet przed oderwaniem ma już gardła w pozycji wyjściowej i ta sztanga jeszcze go ciągnie do przodu. Stąd ciąg wygląda jak wygląda, no i ciężko będzie się tego uczyć. Wszystko niedbale, problemy z kontrolą motoryczną, polecam właśnie tutaj wprowadzić tempo, wolne opuszczanie z pełną kontrolą, napięciem do samego opuszczania, aby się nauczyć dźwigać, no i przydałoby się wstępne naprężenie, a o tym mówiłem w moich filmach Biblii ćwiczeń, danych ćwiczeń, tak, ciągów, tak, sumy klasy. Idziemy teraz wyciskanie leżąc i już widzimy error, to znaczy w tym momencie no nadgarstki uciekają do przodu delikatnie, a łokcie w kierunku barków, co jest oczywiście błędem, mocno osłabia ten bój i powoduje to, że ta ścieżka jest taka nienaturalna, idzie tak o w stronę bardziej brzucha i przez to, o, może nie do końca strony brzucha, ale inaczej by ta ścieżka wyglądała w momencie, kiedy dobrze by ustawić te łokcie. Druga sprawa, podnosi barki po każdym wyciskaniu, polecam tutaj przed każdym wyciskaniem swobodnie opuścić te barki na ławkę. No, jeszcze jedno powtórzenie i znowu, o, i jeszcze ten tor, zobaczcie, w tym ostatnim zrobi takie coś, takie pływanie, no widać, że tu tempo i pauzy by się bardzo mocno przydały. Ciągi, no minimalnie tutaj za nisko biodra ustawił, w drugim już podobnie, ale lepiej może naprężenie zrobił, dlatego to lepiej wygląda. Często jest tak, że w drugim powtórzeniu ludzie już z automatu lepiej się ustawiają i robią nawet nieświadomie jakieś tam wstępne naprężenie, choć w części. Trzeci, tu już troszeczkę wyżej biodro, dlatego lepiej wystartował. I tutaj mamy kolejne ciągi i już widzimy za nisko biodro. W wyniku tak niskiego ustawienia biodra, sztanga, tyłek podnosił się w górę, a sztanga jeszcze była przylepiona. Piszczele się cofały i jak zaczął już to podnosić, to puścił odcinek piersiowy, no i niestety ta sztanga też uciekała od ud. Czyli w istocie rzeczy no, robi się coraz słabszy w wyniku tego tej trudniejszej wersji i znowu garb nawet w odcinku piersiowym. No powiem tak, nie ma nic gorszego niż zwiększanie się garba i jeszcze do tego szarpanie dla kręgosłupa, tak? Jest to rzecz najniebezpieczniejsza. Jeśli materiał Wam się podobał, to łapka w górę. No i pamiętajcie, kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Łapy nie ma.